Dzień dobry, kochani. Witam was, moich przyjaciół, Piotrze, Radku. Witam was w skromnych progach klubu Zakole w Kantorowicach. Jak wiecie, spotkaliśmy się w pewnym celu, żeby sobie trochę pobajać na temat obrzędów, zwyczajów i potraw, które są przygotowane na świąteczny stół, wigilijny stół. Mamy tutaj trochę różnych potraw i tak dalej. Ja przygotowałem się, kochani, z Kresów Wschodnich, czyli z tej wschodniej części Polski, ponieważ emocjonalnie jestem związany z racji tej, że mój tata pochodzi z Olucka, czyli mówiąc po polsku z Łucka. To jest Wołyń, Kresy Wołyńskie. Natomiast mama z Tomaszowa, czyli też ze wschodu. A poznali się tutaj w Nowej Hucie. I ja się począłem również w Nowej Hucie, urodziłem się już w Krakowie, ale gdzieś tam korzenie wschodu jeszcze we mnie istnieją. W związku z tym chciałem wam powiedzieć parę słów, co usłyszałem od mamy, od taty, jak to wszystko było. Więc, no cóż, wschodnia Galicja, Kresy Wschodnie były bardzo biedne. Tam się budowało chaty w zasadzie w większości z drewna, kryte strzechą, składały się w zasadzie z dwóch, trzech izb. W jednej największej izbie zawsze był zaaranżowany, przygotowany, tak jak dzisiaj tu u nas pięknie, wigilijny stół. Zawsze biały obrus, sianko na środku, pod nim. No i oczywiście 12 potraw. 12 potraw. Jeszcze powiem wam taką ciekawostkę. W jednej z izb był tak zwany święty kąt, w którym znajdowały się zawsze jakieś obrazy, święte ikony, tego typu, i w tym właśnie miejscu w okresie świątecznym stawiano choinkę z jodu. Oczywiście żywą, pod nią mnóstwo prezentów, szczególnie dla dzieci, które przynosił aniołek. Aniołek. Wiem, że w różnych innych częściach Polski to gwiazdor, elf i tak dalej, natomiast tu wyraźnie aniołek. No i oczywiście wiadomo, gospodarz na początku otwierał. To było wszystko pięknie przygotowane. Ja przygotowałem również dla was trzy takie potrawy, umówmy się, ze wschodu. Czy poznajecie tutaj wszystko, czy coś jest dla was ewentualnie, chłopcy, no niejasne, co by... Jak zrobiłeś te pomarańcze? Pomarańcze zrobiłem nakuwając jajo o jajo. Nie, tak poważnie, poważnie to czarne. To Czarne. Właśnie, tak myślałem, że to nie jest dla was potrawa znana. Jest to tradycyjna wschodnia kutia. Kutia? Kutia. To się nazywa kutia. Nie wiem, skąd ta nazwa. Pytałem taty, ale niestety no, on też nie wie, on już z dziada, pradziada mu to przekazano, tą nazwę. Natomiast to jest danie na słodko. Jeżeli któryś z was lubi słodko, ty zdaje się, Radku, uwielbiam. Przepadasz za słodyczami. Uwielbiam. Miód na moje uszy, twoja opowieść, tak twoje jest, bajanie. Tak jest. No, też jak tylko ta wam kutia. Powiem w pigułce, z czego się to składa. Przede wszystkim gotowana pszenica, miękka, przemielony kilkakrotnie mak, do tego mnóstwo bakalii. Wiemy, co to są bakalie, orzechy, figi, skórka z pomarańczy, migdały i tak dalej. Wszystko to wymieszane, dodany do tego miód i dla smaku delikatnie po parę kropel olejku migdałowego i olejku waniliowego. Tak. I to się wszystko miesza. Nie wiem, czy będzie wam smakowało. Myślę, że byłoby dobrze, żebyście spróbowali, żebyście się przenieśli trochę na ścianę wschodnią. No, ja odrobinkę na pewno spróbuję, bo tradycja chyba jest wszędzie taka, że z wigilijnych potraw, które są na stole, trzeba każdej spróbować. Dokładnie. Obiadać się tymi, które się lubi lub zna, ale więc dla mnie na pewno. Proszę na początek odrobinkę. Zaproponuję ci taką małą rzeczkę, a tobie, Radku, ponieważ ty lubisz słodycze, to dostaniesz dwie łyżki. A zwłaszcza, że pościłem długo, bo przy wigilii trzeba pościć. Tak jest. Tak, ja sobie też nie omieszkam jedną łyżeczkę wrzucić i skosztujemy. Ale z kutią wiąże się jeszcze jedna rzecz.
przed tym, jak spróbujemy. Mianowicie, zawsze na początku Wigilii gospodarz nabierał drewnianą oczywiście łyżką duży kęs tej kuti i robił coś takiego, rzucał pod sufit. Tu nie będziemy tego robić. Dobrze, no ale rzucał i co? I to spadało na tych gości wszystkich? Tak. Kto złapał, ten miał. Czy o to chodziło? O to chodziło? Tak, chodziło o to nie do końca, ale już wytłumaczę. Oczywiście część spadało na stół, no bo trudno, żeby nie. Natomiast dowcip polegał na tym, żeby się jak najwięcej i pszenicy, i maku przykleiło do sufitu. Jeżeli go się przykleiło dużo, to znaczy, że plony przyszłoroczne będą wspaniałe. Jeśli się przykleiło mało, no to z plonami mogło być kiepsko. Więc to było bardzo ważne i wszyscy podnosili do góry głowę, żeby zobaczyć, ileż tych wszystkich produktów tutaj z tej kuti się przykleiło. Ale wiesz, o jaki oni musieli mieć wzrok? Na kresach to no, wszyscy musieli... Żeby policzyć przemielone ziarenka maku. Na suficie. Myślę, że jeszcze to musieli przez jakieś tutaj... Ile procent się przykleiło jeszcze? Już nie wnikajmy w takie szczegóły. Także to jest jedna z tych ważnych tutaj naszych potraw. Oczywiście przy Wigilii śpiewało się kolędy. O, no to zanim, było... zanim kolędy zaczniemy śpiewać, to... I wszyscy przy stole... A jakie na przykład zaczęli kolędy? Zaczęli śpiewać kolędy. Jakie na przykład to na były przykład kolędy? Lulejże Jezuniu, gdy się Chrystus rodzi. No moją ulubioną jest Gdy śliczna Panna. To jest przepiękna. Zaczynali właśnie rodzice moi, dziadkowie zawsze wieczór wigilijny od tej kolędy. Gdy śliczna Panna syna kołysa, to brzmiało na kresach, szczególnie na głosy, gdzie, jak wiadomo, tamtejsi mieszkańcy no, mają świetne słuchy, świetne głosy. I jak tak kilkanaście gardeł na głosy to zaśpiewało, to po tej tajdze, po tych kresach się to ciągnęło przez pola. Pięknie. Dobrze, ale wróćmy na ziemię do naszego stołu. Kolejną z potraw może być bardziej dla Was znana. Są to klasyczne śledzie. O. Śledzie w oleju. W oleju śledzie ze smażoną cebulką. Też proponuję, abyśmy skosztowali. Ale widzę, że te śledzie są specjalnie, to są takie kawałeczki. To nie tak, są to w całości takie, dokładnie, płaty. To są takie wręcz nawet bym powiedział paseczki. Bardzo drobne paseczki, szczególnie były ulubione dla dzieci, więc żeby dzieci mogły sobie zjeść, to specjalnie właśnie krojono takie paseczki mniejsze. Proponuję skosztować. Radziu, ty troszkę mniej, bo to nie jest słodka potrawa. A wiesz, że ja tylko słodycze. Teraz zacznę od ciebie, mój drogi. I wtedy kwiczę, jak to. Żeby gdy widzę słodycze, rozumiem. Żeby dla mnie więcej starczy. Tak, dla ciebie mogę nawet zamienić. Chciałbym prawda? Skosztować, każdy dziękuję. Dwa kawałeczki. Tak jest. Dla siebie tutaj też. I tak dalej. Wiem, że już Wam leci ślinka. Tak. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Mianowicie, jak to zjecie, no trzeba czymś popić. Oczywiście mamy barszczyk. Natomiast jest jeszcze jedna potrawa i to też Radio dla Ciebie tutaj ukłon. Mianowicie kompot z suszu. Dziękuję. Który jest solodziutki.
Dziękuję bardzo. Co się na niego składa? Na niego się składa, jak wskazuje sama nazwa, coś, co jest suche. Natomiast suszymy owoce. Owoce suszone są na słońcu, to są suszone przede wszystkim jabłka, gruszki, śliwki. Można do tego dodać jedną pomarańcz już teraz współcześnie, na przykład suszoną figę dla słodkości i morele. Natomiast niekoniecznie trzeba jego dosładzać i z takiej ilości owoców suchych wychodzą aż 3 razy można to przegotować i wyjdzie praktycznie ten sam kompot. To znaczy pierwszy, tak zwany sort, jest najbardziej treściwy, taki ciągnący prawie jak miód. Drugi i trzeci jest już troszkę mniej słodki, ale ten, kto nie lubi trochę słodyczy, tak jak ty, Radku, lubisz bardzo, więc ja ten trzeci sort, tak, nie jest już dla ciebie, tylko pierwszy. Dla Piotra trzeci. Dla Piotra trzeci, bo on bardziej ze słodkości to woli śledzie, prawda? Tak jest. Jasne. Kochani, jeszcze tak na koniec chciałem wam wspomnieć, że mówiłem wcześniej o sianku, który jest tutaj pod tą szopeczką śliczną panny nasze tam na wschodzie. W połowie Wigilii sięgały, zamykały oczy, wkładały dłoń i wyciągały źdźbło, czy jedno, czy dwa, czy trzy. I w zależności od tego, ile ich wyciągnęły, to świadczyło o tym, czy szybko wyjdą za mąż, czy nie szybko. Czy to będzie rok, dwa, trzy i będą długo starymi pannami, czy na przykład bardzo szybko i wtedy ucieszone były i z wypiekami na twarzy brały to jedno źdźbło, że do roku wyjdą za mąż. Także tak to wyglądało na wschodzie. Wschód to oczywiście Galicja również, a jeżeli Galicja, no to również obrzędy krakowskie, prawda? Bardzo ważne. Chciałbym wam zaprezentować z Rydla, poety i pisarza krakowskiego, fragment z jego Betlejem Polskie. Jakiż to jest piękny fragment polszczyzny. Imieniem twym, matko, szliśmy pod knut, w kazamaty. Nie bledli pod szubienicą, ty duchy męczeńskie swych ziem krwawe kwiaty zbierałaś, o Boga Rodzico. O, policz je, matko, te męki, te klęski i pokaż je swemu synowi. Niech twemu ludowi da woli hart męski. Niech serce w nim chore uzdrowi. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Kantorowic i okolic, z okazji tak uroczystego dnia życzę wam zdrowych, spokojnych i domowych świąt. Obyśmy w przyszłym roku w tak cudownym, przyjacielskim gronie również się spotkali. Oby ten trudny rok i ta pandemia, która nas dopadła, odszedł sobie w siną dal i żebyśmy się spotkali w szczęściu i zdrowiu za rok. Bardzo wam dziękuję. Kochani, w tych dniach przedświątecznych, świątecznych, a zwłaszcza podczas wieczerzy wigilijnej, wszyscy doświadczamy ludzkiej dobroci, serdeczności, życzliwości. Słyszymy pod naszym adresem wiele miłych, ciepłych słów. Życzę, aby te słowa były szczere i żeby spełniały się w waszym życiu, nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale w każdym dniu jeszcze starego roku, a zwłaszcza w każdym dniu nowego roku 2021. Szczęść Boże! A oto jest Pan nad światem i mocarz nad mocarzem. Przed moim majestatem wszystko pada na twarze.
Miecza mego brzeszczotem podbiłem cudze ziemię. Spokój i ład wprowadzę w całym państwa obszarze. Ja król tak chcę, tak każę. Dokąd, dokąd opętańcze? Nie wchodź dalej w progi. Do mnie, ja z tobą zatańczę, okropniku srogi. Kto bądź jesteś? Z drogi, przeraźliwa Maro! Ha, do tańca drżą ci nogi. Pójdźmy pląsać parą.